Potop to jedno z najbardziej dramatycznych wydarzeń opisanych w Biblii, które miało miejsce za czasów Noego. Historia ta znajduje się w Księdze Rodzaju, w rozdziałach Siks, Ninę. Według biblijnej narracji Bóg postanowił zesłać potop na ziemię z powodu zepsucia moralnego ludzkości. Ludzie stali się bardzo grzeszni i przestali przestrzegać boskich nakazów, co skłoniło Boga do podjęcia decyzji o zniszczeniu wszystkiego, co żyje na ziemi, aby rozpocząć świat na nowo. Bóg znalazł jednak jednego sprawiedliwego człowieka, Noego, którego postanowił ocalić wraz z jego rodziną. Bóg nakazał Noemu zbudowanie arki, ogromnego statku, na której miały znaleźć schronienie jego rodzina oraz po jednej parze ze wszystkich gatunków zwierząt, w niektórych wersjach 7 par czystych i 1 parę nieczystych zwierząt. Arka była szczegółowo opisana. Miała być wykonana z drzewa goferowego i miała 3 poziomy. Kiedy arka była gotowa, Noe wraz z rodziną i zwierzętami wszedł na jej pokład. Wtedy Bóg zesłał potop, który trwał 40 dni i 40 nocy. Woda zalała całą ziemię, a poziom wód wzniósł się tak wysoko, że zakrył najwyższe góry. Wszystkie żywe istoty, które nie były na arce, zginęły. Po 40 dniach deszcz przestał padać, ale woda opadała bardzo powoli. Arka w końcu osiadła na górze Ararat. Noe wypuścił kruka, aby sprawdzić, czy ziemia jest już sucha, ale kruk nie wrócił. Następnie wypuścił gołębicę, która wróciła z gałązką oliwną, co oznaczało, że woda zaczynała opadać. Po 7 dniach Noe ponownie wypuścił gołębicę, która już nie wróciła, co oznaczało, że ziemia była sucha. Po opuszczeniu arki Noe złożył ofiarę dziękczynną Bogu. W odpowiedzi Bóg zawarł z Noem przymierze, obiecując, że już nigdy nie zniszczy ziemi potopem. Znakiem tego przymierza stała się tęcza, która miała przypominać o Bożej obietnicy. Historia potopu jest symbolem odnowienia świata i przymierza między Bogiem a ludzkością. Przez wieki była interpretowana na różne sposoby, a także porównywana z innymi starożytnymi mitami o potopie, takimi jak opowieści sumeryjskie czy babilońskie. W Biblii historia ta pełni ważną rolę teologiczną, ukazując sprawiedliwość Boga, ale także Jego miłosierdzie i gotowość do odnowienia świata po zniszczeniu. Co robisz? Topisz złoto? Nie, daję subika.